Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Augustyniak i jestem pracownikiem Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Witam w kolejnej odsłonie naszego wirtualnego muzeum. Dziś opowiemy sobie o bitwie pod Iganiami. We wcześniejszych odsłonach naszego wirtualnego muzeum opowiadałem o ofensywie wiosennej w kontekście planów czy genezji jej powstania. Opowiadałem także o bitwach pod Wawrem i Dębem Wielkim. Dziś, korzystając z tej okazji, jaką jest rocznica bitwy, chciałbym opowiedzieć troszeczkę o tym, jak do niej doszło, jaki był jej przebieg i jakie były jej skutki. Po zwycięskich bitwach pod Wawrem i Dębem Wielkim armia polska nie poszła za nieprzyjacielem. Co prawda był prowadzony pewien pościg, ale w zasadzie Skrzynecki zadowolił się tymi zwycięstwami. Nie ruszył na Siedlce, co było głównym zamysłem planu generała Prądzyńskiego. I wszyscy w kwaterze głównej czuli, że nie wykorzystano potencjału tych zwycięstw. Jako że pomimo zwycięstw pod Wawrem i Dębem Wielkim Dybicz nie zarzucił swoich planów przeprawy przez Wisłę, ale nie zaatakował też armii polskiej. W związku z tym sytuacja pozostała taka niewyjaśniona i Prądzyński chciał pójść za ciosem, doprowadzić przynajmniej do rozbicia ostatecznego 6. Korpusu Piechoty Rosyjskiej i zajęcia Siedlec. W związku z tym przedstawił generałowi Skrzyneckiemu plan, którego właśnie celem było zajęcie Siedlec i rozbicie Rosjan. Plan zakładał obejście pozycji rosyjskich w okolicach Igań i w miarę możliwości zniszczenie nieprzyjaciela. Tutaj ten manewr obchodzenia od południa pozycji rosyjskich wziął na siebie ciężar jego przeprowadzenia generał Prądzyński. I 10 kwietnia znalazł się w takiej sytuacji, że około godziny 13 pod Iganiami wyszedł na, można powiedzieć, na tyły, czy od południa zaszedł Rosjan znajdujących się po obu stronach rzeki Muchawki. Była to doskonała okazja do stoczenia bitwy, z tym, że Prądzyński miał w tym momencie pod swoimi rozkazami tylko nieco ponad 7 tysięcy żołnierzy. Część musiał pozostawić dla zabezpieczenia swoich tyłów, swoich boków. W związku z tym zawahał się. 2 godziny czekał, w tym czasie ściągał część oddziałów. Także, gdy rozpoczynał bitwę o godzinie 15, zagrzewany przez swoich także podkomendnych, miał w ręku około 10 tysięcy ludzi. To było znacznie mniej niż siły rosyjskie, które dysponowały około 16 tysiącami żołnierzy. Ale Rosjanie popełnili pewne błędy. Rozstawili swoje siły po obu stronach wspomnianej rzeki. W związku z tym uzależnieni byli od tego, czy uda im się utrzymać most. Nie opisując tutaj szczegółowo tych starć, można powiedzieć, że przez 4 godziny trwały takie nierozstrzygnięte zmagania. W końcu Prądzyński przechylił szale zwycięstwa, prowadząc osobiście do boju 5. Pułk Piechoty. Oddział ten odciął piechotę rosyjską od mostu, te siły, które znalazły się na drugim brzegu rzeki, na brzegu zachodnim, i dzięki temu doprowadził ostatecznie do rozbicia sił rosyjskich. Ale nie miał dość wojska, by ostatecznie pognębić Rosjan, by całkowicie zdezintegrować 6. Korpus, dlatego że generał Skrzynecki, na którego nadejście Prądzyński cały czas czekał, spóźnił się, nie nadszedł na czas. W związku z tym to zwycięstwo, chyba najznakomitsze w całej wojnie polsko-rosyjskiej w roku 1831, nie wydało takich owoców, jakie wydać mogło. Co prawda, straty rosyjskie szacowane są różnie. Ostrożnie możemy je szacować na około 5 tysięcy zabitych, rannych i wziętych do niewoli. Czasami podaje się znacznie większe liczby, ale wydają się one jednak przesadzone. Tym niemniej
pokazało to, że armia polska może skutecznie przeciwstawić się Rosjanom, może ich bić w polu, ale te zwycięstwa, zarówno Wawer, Dębe Wielkie, jak i Iganie, pokazały również, że my, Polacy, nie wykorzystujemy tych zwycięstw do tego, by odnosić jakieś takie większe korzyści. Tutaj, po bitwie pod Iganiami, nie doszło do zajęcia Siedlec. Skrzynecki, w obawie przed konfrontacją z główną armią rosyjską, z siłami feldmarszałka Dybicza, zdecydował się wycofać szosą brzeską. I można powiedzieć, że owoce tego wspaniałego czasu, tych niemal 2 tygodni, zostały jednak częściowo zaprzepaszczone. Jeszcze jednym skutkiem bitwy pod Iganiami, o którym myślę warto wspomnieć, był wzrost takiej pewności siebie generała Prądzyńskiego. Bo warto pamiętać, że choć wymieniany jest on wśród największych dowódców, najlepszych wojskowych polskich, w ogóle w całych dziejach polskiej historii wojskowej, to jednak do bitwy pod Iganiami on nie miał okazji sprawdzić swoich umiejętności i wiedzy w boju jako dowódca naczelnie dowodzący jakąś bitwą. To był chrzest bojowy Prądzyńskiego jako naczelnego dowódcy w jakimś starciu. I trzeba powiedzieć, że przeszedł on ten test znakomicie. W związku z tym nabrał pewności siebie i miało to wpływ także na jego późniejsze działania. Za moimi plecami znajduje się pomnik, który upamiętnia zwycięskie starcie z 10 kwietnia 1831 roku. Pomnik znajduje się oczywiście w Iganiach, gdzie przygotowaliśmy dla Państwa ten materiał i stanowi żywy symbol pamięci o wydarzeniach sprzed 191 lat. Dziękuję Państwu serdecznie. Krzysztof Augustyniak, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.